Zdarzyło ci się kiedyś, że byłeś bardzo zniechęcony, zmęczony i albo smutny i Pan Bóg dał ci jakieś słowo, które cię podniosło? Więc mnie się to zdarzyło. Codziennie jeździmy na uczelnię i zdarzył mi się taki ranek, że byłam niewyspana, zmęczona, trochę smutna, trochę zniechęcona. I myślałam sobie, czeka mnie następny dzień na uczelni, co się będzie działo. No więc w takim stanie jechałam na uczelnię. I nagle widzę, że na sąsiednim pasie autostrady przejeżdża obok nas furgonetka i na tej furgonetce widnieje wielki, wielki napis: to życie trwa tylko 2 dni. I popatrzyłam na ten napis, uśmiechnęłam się i pomyślałam, Rzeczywiście nie warto jest skupiać się tak bardzo i absolutyzować to, co się dzieje teraz, to jak się czuję dzisiaj, to w jakim jestem stanie dzisiaj, bo to życie tak naprawdę to jest przygotowanie do tego życia, które nas czeka później, że to życie trwa tylko 2 dni. Warto je dobrze wykorzystać, warto się cieszyć, warto być otwartym, ale nie warto absolutyzować niczego, co się tutaj dzieje. Bo warto, to co warto robić, to warto myśleć o niebie i o tym, co tam nas czeka i kto na nas czeka.